ograniczyć niezadowolenie seksualne, ponieważ żebyśmy mogli pójść dalej, musimy umieć to robić. Jak obliczyć? Wiecie, jak to się ulicza? Ja mam wszystko powiem. To jest bardzo prosty wzór. O przez L. Proszę bardzo. O przez L. Znacie to? Nie, naprawdę nie? Dobrze, drodzy Państwo. R oznacza realizację. O oznacza oczekiwanie. Zasada generalna, oczekiwania dzielimy przez realizację. Jeśli chodzi o stopień realizacji, to jest najprostsza sprawa, ponieważ każdy z nas doskonale wie, ile tego u nas było, kiedy było, jak było. Wystarczy nam do oczu i wszystko wiadomo, prawda? Drama zaczyna się w sytuacji, w której musimy obliczyć oczekiwania. Zasada generalna tego wzoru, im większe oczekiwania przy stałym stopniu realizacji, tym wynik jest gorszy. Jak obliczyć nasze oczekiwania? Co powoduje nasze oczekiwania? Może od tej strony trzeba zacząć. Co powoduje, drodzy Państwo, że nasze oczekiwania rosną do niebotycznych rozmiarów? Słucham odpowiedzi. Na przykład, nie wiem, internet może to powodować? Wyobraźnia, pan powiedział, tak, bardzo dziękuję za to pomoc, bo pan zrobił taką ciszę dosyć przejmującą. Wyobraźnia, internet, media, generalnie, drodzy Państwo, żyjemy w takich czasach, że wszystko dookoła, w kolorowych pismach, mówią nam, jak mamy żyć, prawda? Jakie mamy mieć życie, żeby było super i tak dalej, i tak dalej. Czujmy się w sytuacji faceta, który jedzie rano do pracy. I co świat mu oferuje? On siada do autobusu, do samochodu, jedzie i drodzy Państwo, z billboardów kolejnych poglądają na niego roznegliżowane, anorektyczne kobiety w samej bieliźnie, które reklamują, paliwują, one reklamują bieliznę, rajstopy, wszystko okej. Okay. One reklamują lokalnego optyka, drukarnię, nowy sprzęt TV-AGD, blachodakówkę, prawda? Spoglądając z tych billboardów na tego faceta, tak jakby chciały zejść i zetrzeć z niego ubranie, a tak się uśmiechają, że się panu zdarzyło. Nie zdarzyło się, mi jeszcze nie zdarzyło. I ten facet powoli dostaje te bodźce, roztrzęsiony dojeżdża do pracy, wchodzi do swojej pracy, mówi: dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry, cześć koledzy, pan siada przed komputerem, chce rozpocząć tą swoją pracę, otwiera ten komputer, chodzi na pocztę służbową i zostaje zalany spamem. Oznacz, usuń, oznacz jako spam, usuń. I zupełnym przypadkiem podczas tych czynności ląduje na stronach typu YouPorn, Rescue, podrywacze.pl, podrywaczki.pl, prawda? Mnóstwo tego. Musimy to sprawdzić za pomocą włączenia. Bardzo proszę, aby zawroczeni wszyscy panowie, którzy oczywiście zupełnym przypadkiem wylądowali kiedyś na stronach typu YouPorn albo Rescue. Jeśli wam to się zdarzyło przez zupełny przypadek, zawróćcie teraz. Zapytam o to samo panie, prawda? Drogie panie, jeśli zdarzyło wam się oczywiście zupełnym przypadkiem wylądować na stronach typu YouPorn, Rescue i tak dalej, zawróćcie teraz.